Witam Państwa. Godzina nietypowa, jeśli chodzi o audycję Gość Radia 5, ale i czasy mamy nietypowe. Łączymy się z panem Kamilem Laurynem, suwalskim radnym z klubu Łączą Nas Suwałki. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktorze i wszystkich radiosłuchaczy. Po tej stronie Artur Parafinowicz, a łączymy się z panem Kamilem Laurynem, ponieważ zorganizował pan w sobotę wieczorem wyjazd z pomocą w okolice Przemyśla, do Przemyśla z pomocą dla uchodźców z Ukrainy. Jak to wyglądało? Ile osób się zgłosiło, odpowiedziało na pana apel? Co udało się zrobić? Szanowni Państwo, wyjazd był zorganizowany spontanicznie, ponieważ połączyliśmy się z grupą z Białegostoku, która wyjechała w takim celu. My napisaliśmy apel, że wyjeżdżamy i kto jest chętny dołączyć, bo wiadomo, no to jest ogrom kilometrów na własny koszt, żeby pomóc dla potrzebujących, którzy uciekają z atakowanego kraju Ukrainy. Zgłosiło się wstępnie 8 osób, którzy byli chętni jechać. Ogólnie dojechaliśmy na 4 samochody. I dla tych wszystkich, którzy wspierali nas i byli, dla Kamila, dla Roberta, dla Karola, dla Kamila jeszcze jednego, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, bo oni z nami tam byli, pojechali. I tak naprawdę to był wyjazd spontaniczny. My nie wiedzieliśmy, czy uda się nam komuś pomóc. Ja tylko mogę zaapelować, że te wszystkie fake newsy, które są na Facebooku udostępniane, że pojedziesz i wrócisz i z nikim nie wrócisz, nikomu nie pomożesz, to absolutnie nie jest prawda. Absolutnie. Tych ludzi, którzy cały czas są przywożeni w pociągach, oni cały czas potrzebują pomocy. Oczywiście, oni nie ufają. Oni są tak wystraszeni, te rodziny są tak wystraszone, że po prostu ciężko jest ich przekonać. Ale ja mogę tylko powiedzieć tak, że trzeba z nimi rozmawiać, trzeba im mieć napisane. My na przykład porozumieliśmy się z panią prawnik z Ukrainy, która mieszka w Warszawie i też przypadkowo, bo to wiadomo, na tych grupach facebookowych można się połączyć z różnymi ludźmi. My się połączyliśmy z panią prawnik, która cały czas nas koordynowała, z którą cały czas rozmawialiśmy, która cały czas do nas dzwoniła, nawet w nocy, czy cokolwiek nam się udało. Nawet do dnia wczorajszego i cały czas mówi, że będziemy w kontakcie, że ona nam bardzo dziękuje, bardzo dużo nam pomogła. Nawet pomogła nam napisać w ich języku, w ukraińskim języku, że chcemy pomóc za darmo, żeby nas się nie bali, że mamy zakwaterowanie, że będą po prostu i będzie wyżywienie i będzie szkoła dla dzieci. Mówił pan, że za darmo. Mówił pan, wejdę w słowo, mówił pan, że przywieźliście do Suwałk jedną rodzinę, że pomogliście w transporcie osób Ukraińców obecnych w Przemyślu do stolicy między innymi. Tak, tak, to jest prawda. Żaden samochód nie wrócił na pusto. Każdy z nas pomógł. Oczywiście nie wszyscy docelowo trafili do Suwałk, bo po prostu nie wszyscy zgłaszali chęć przyjazdu na dzień dzisiejszy tutaj do nas, do naszego miasta. Ale na przykład prosili o dowóz do stolicy i tam były cztery osoby i to były kobiety, które docelowo dojeżdżały do rodzin, do miejsc, które już miały pewne zakwaterowanie na chwilę obecną. A nam się udało przywieźć do Suwałk rodzinę czteroosobową, cztery kobiety i malutkie, cztery osoby i malutkie dziecko, około 4 lat i kobietę w ciąży, na którą musieliśmy czekać, ponieważ odprawy pociągów trwają bardzo długo i te godziny się po prostu wydłużają, ale my postanowiliśmy zostać i pomóc dla tej kobiety, która od razu zgłaszała chęć, że chce po prostu dosuwał tutaj do rodziny.
Co się działo dalej? Bo wspominał pan, że udało się od razu znaleźć miejsce u pana Demezera, również radnego, pana kolegi klubowego. Tak, my wiedzieliśmy, że ta rodzina ma miejsce, zakwaterowanie. Wspólnie z żoną zadzwoniliśmy do Zbyszka Demezera, porozmawialiśmy. Zbyszek zaoferował, że może tą rodzinę wziąć do siebie, przenocować, żeby czuła się godnie, swobodnie i pewnie, i żeby wiedziała, że społeczność nasza jest otwarta, więc daliśmy szansę wyboru dla tej rodziny, czy będzie mieszkała w hostelu docelowym, czyli w miejscu, gdzie będą wstępnie rodziny z Ukrainy przyjmowane w Suwałkach, ale ta rodzina wybrała sobie tą noc, że zamieszkał u Zbyszka, byli bardzo szczęśliwi, bardzo zadowoleni. Jedzie jeszcze siódemka, o której ja już wiem i myślę, że za chwilę też będzie w Suwałkach, także też będziemy starać się tym rodzinom pomóc. Jakie emocje panu towarzyszą po tym wyjeździe? Po tym wyjeździe? Ja powiem dla wszystkich, że trzeba tam być i to widzieć, bo to jest po prostu coś strasznego, że my byliśmy przy granicy pieszej, my widzieliśmy filmiki, zresztą państwo też mogli zauważyć na mojej stronie internetowej. Po prostu to jest coś strasznego, co się dzieje, ale z jednej strony to jest coś strasznego, a z drugiej strony jest wielu ludzi, których chce pomóc, czy tam są, czy tak jak dla nas, pani Paulina, czy pani Ania, które koordynowały nas z Suwałk, cały czas z nami były, cały czas nas informowały o nowych wieściach z grup facebookowych. Po prostu to jest coś wspaniałego, ale najważniejsze to jest to, żeby na sam koniec zauważyć, jacy ci ludzie są dla nas wdzięczni, jak oni po prostu są szczęśliwi, że my Polacy im pomagamy. Ja po prostu dla tej samej radości ten ludzki odruch nasz, Polaków, dla tej samej radości dla nich. I ich poczucia bezpieczeństwa, to warto jechać, warto pomóc. Ktokolwiek ma siłę, chęć, warto, naprawdę warto. Na pewno nie wróci pusty. Mówił pan Kamil Lauryn, suwalski radny z klubu Łączą Nas Suwałki i inicjator wyjazdu z pomocą dla uchodźców z Ukrainy do Przemyśla. W sobotę taki wyjazd miał miejsce. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Pytanie zadawał Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.